No i co? Czata nie ma. Witam wszystkich. 3 listopada, sobota, jaskinia szamana, Maciej Dziubla zaprasza. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać, bo czat mi nie działa. To jest ciekawe. Tak niby na głucho. Zakładam, że słychać. Ty masz czata może? I pisze, dali znać, że słuchajcie, jak możecie, ja na drugim kompie sprawdzę, czy mnie słychać, bo... Słychać. A, słychać. No, wybaczcie, że tak niepewnie zaczynam, no bo jak nagle nie działa połowa tego pulpitu, to tak człowiek niby czuje, ale wolałby działać w przestrzeni takiej, do jakiej jest przyzwyczajony. Widzicie, również w takich... W taki sposób wychodzi, czy jesteśmy gotowi na zmiany. Nagle coś się zmienia i już zaczynamy być trochę niepewni. Już nie ma jak przekazać informacji zwrotnej, bo zamiast czata, na którym was widać, to co komunikujecie, to mam czarną ramkę. No i tak zwana ciemnada się pojawiła i już szaman jest niepewny. Znaczy, czułem, że nie słychać, ale... Mimo wszystko tutaj mam drugi komputer na podglądzie, więc sprawdzam siebie, słuchajcie. Nie zaszkodzi po raz 1001 siebie weryfikować. Słuchajcie, w końcu w międzyczasie od tej naszej ostatniego spotkania, od naszej audycji skończyły się te wspaniałe portalowe dni, które trochę czadu dały i zamieszania, myślę, że na przestrzeni sporo. Skończyły się we wtorek 30, a od czwartku 1 zaczęła nam się nowa fala, fala Ziemi. No, tak jak powiedziałem, czy powtarzam już od jakiegoś czasu, w tym ostatniej matrycy Colkin przed wielkim finałem, wszystko to jest takie mocne, myślę, że dla wszystkich coraz bardziej odczuwalne, a jeśli nie bardziej, to mocno w każdym bądź razie. No i Caban, czyli fala Ziemi, 13. fala w matrycy Colkin. Najlepszy czas, aby wejść w współbrzmienie z otoczeniem. Też myślę, że będzie, czy jest już w zasadzie, bo dzisiaj 3. dzień, niebieski elektryczny wicher. Jak ktoś się jeszcze nie zapoznał z tematem dzisiejszym, to tutaj... Wrzucam na ekran. Słuchajcie, fala Ziemi po tych 10 dniach portalowych w poprzedniej fali, w fali ziarna, moim zdaniem, znaczy moim, myślę, że nie tylko moim, ale jest falą zupełnie innej jakości, można powiedzieć, niż do tej pory. Po pierwsze, ze względu na to, że ta nasza fala, myślę, że teraz, też już chyba to komunikowałem 2 audycje temu, gdzieś osiąga taki swój maksymalny poziom, czyli tak jakby to chcieć fraktalnie odwzorować i porównać do fali na plaży, którą morze wyrzuca, to jesteśmy w tym punkcie mniej więcej, w którym ta fala dochodzi do maksymalnego swojego punktu na piasku i można powiedzieć, że to jest
ten moment tej fali, kiedy jest najbardziej spokojnie, najbardziej klarownie ta powierzchnia, jeżeli ktokolwiek z Was obserwował falę, taką mechanikę fali, fizykę fali, właśnie takiej fali morskiej zwyczajnej, to wie, że właśnie w ten moment, w którym czoło fali osiąga swój maksymalny punkt, to wszystko, co jest wcześniej, jest wyrównane. Równiuteńka powierzchnia tej fali, nie ma żadnych zaburzeń, nie ma, powierzchnia się nie marszczy. Można powiedzieć, że jest taka równiuteńka tafla. No i powiem Wam, że tą równiuteńką taflę można obserwować na tą chwilę, na przestrzeni, choćby tym, że mimo, że mamy dni portalowe za sobą, już 5 dni można powiedzieć, po wtorku, znaczy dzisiaj jest 5, załóżmy, tak? Czy tam w zasadzie to 4, środa, czwartek, piątek, sobota, tak? Dziś 4 dzień. Ale patrząc na słońce, patrząc na przestrzeń w ogóle, to właśnie ja takie odnoszę wrażenie i myślę, że to nie jest tylko wrażenie, ale wielu ludzi tak to odbiera, że jest taka większa przejrzystość, większa klarowność i można to też zauważyć, jak obserwuje się słońce. Światło słońca nawet wtedy, kiedy ono jest trochę za chmurami, bo nie wiem jak tam u Was, ale u nas ostatnie 3 dni bodajże, no to jest, są takie, słońca jest mało, jest albo z reguły rano, gdzieś tam przedziera się przez chmury, między chmurami, albo gdzieś tam już popołudniem późnym też się między chmurami nagle przedziera, ale właśnie to są te momenty, kiedy da się zauważyć, że taka klarowność tego naszego 3D Matrixa jest dużo, dużo większa. Dużo większa, wynikająca właśnie z tego, że no, tak jak gdyby światło słoneczne się wyostrzyło, czy można powiedzieć, przestrzeń się wyostrzyła. Ja to bardziej tak odbieram. No i to jest takie dla mnie oczywiście, a czy dla Was, to każdy musi się do tego, znaczy może się do tego samodzielnie odnieść. Takie właśnie potwierdzenie, że gdzieś w tym czasie, którego obecnie właśnie doświadczamy, to jest ten moment, kiedy ta fala dochodzi do zenitu, ten moment, kiedy ona jeszcze się, jak gdyby odnosząc to z powrotem do fali morskiej na piaszczystym brzegu, na plaży, jeszcze się nie cofa, jak gdyby, jeszcze nie marszczy się, wpadając, cofając się z powrotem do oceanu. I wtedy już następują takie turbulencje. Myślę, że te turbulencje tutaj w naszej tej przestrzeni matrixowej też nastąpią i będą następować. Nie tylko na poziomie jakichś wydarzeń, które było, nie było, będą toczyć się pewno i nabierać na sile, choć trudno w ogóle powiedzieć, że one są słabe, bo cały czas doświadczamy, jeśli przynajmniej ci, którzy w tym Matrixie funkcjonują na co dzień, albo zawodowo, albo z racji swoich zainteresowań, czy śledzą to, co się tam dzieje, no to raczej nie mogą narzekać na to, że tam jest brak zdarzeń, brak informacji i w ogóle jest jakiś spokój totalny. Natomiast da się też zauważyć to samo, co w tym padającym, jak ja to mówię, na przestrzeń taką naszą, tego 3D Matrixa, da się zauważyć w tym wszystkim, co się dzieje w świecie, też już taką, można powiedzieć, większą klarowność. Coraz więcej informacji dopływa do przestrzeni takiej matrixowej, informacyjnej, również myślę, że w tych
mainstreamowych mediach również daje się to zauważyć, choć ja zaznaczam, że ich raczej nie słucham, znaczy raczej w ogóle ich nie słucham. Jedyną moją taką wiedzą matrixową z mainstreamowych mediów to są portale i to w zasadzie albo czasami słucham Piotra na Wolnej Ludzkości, on czasami takie kompendium daje i tak fajnie to też można odnieść, bo on zawsze wyszukuje tak bardzo ukierunkowane informacje, no i to też świadczy o tym, że ten mainstream, można powiedzieć, staje się coraz bardziej elastyczny, a może interpretacja jest zupełnie inna, wcale się nie staje bardziej elastyczny, ale siłą rzeczy ci, którzy kreują te wiadomości, którzy je przygotowują, widzą, że zainteresowanie ludzi, całych społeczeństw przenosi swój punkt ciężkości z takiej bieżącej polityki, z bieżących absurdów, bym to tak powiedział, którymi do tej pory takiej papki informacyjnej, którą ludzie się do tej pory karmili, na takiej wiadomości coraz bardziej takie szersze, takie no właśnie choćby taką przestrzeń, w której my się tutaj poruszamy, czy na sercu Nowego Świata, czy w portalu Wolnej Ludzkości, czy w tym podobnych mediach. Coraz więcej ludzie tego jak gdyby potrzebują, no i mainstreamowe media też chcąc nadążyć za uwagą, chcąc jednak zaabsorbować uwagę tych ludzi, no bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no te media żyją z tej uwagi. Jeżeli wkładacie tą uwagę, no to nie jest takie bezproduktywne dla tej przestrzeni tych mediów, bo im przynosi to konkretne wymierne korzyści z racji reklam i innych rzeczy i tak dalej. Także w dzisiejszym świecie uwaga również stała się takim dobrem, można powiedzieć, konsumpcyjnym, który realne korzyści, wymierne, jakieś przeliczalne korzyści przynosi tym, którzy potrafią tą uwagę zaabsorbować. No i myślę, że w tym bezczasie dość istotne będzie to, do czego apeluję, staram się jak gdyby do was apelować też w swoich audycjach, żeby zwracać uwagę, w co będziecie angażować tą uwagę w tym bezczasie. Bo im bardziej posuniemy się w liniowym czasie jeszcze, w przyszłość, jeszcze no było nie było nie taką krótką, bo przypuszczam, że jeszcze co najmniej około 10 miesięcy, a później dopiero będziemy mieli na tyle duży dystans, że ci, którzy sobie już będą radzić w tej równoległej rzeczywistości w pewien sposób, tak to trzeba będzie nazwać, czy będą już przełączeni, nazywając to inaczej, czy zaczną żyć takimi nowymi wartościami trochę, czy innymi wartościami niż ten dotychczasowy Matrix, to dopiero wtedy będziecie, czy ludzie będą posiadali taki wewnętrzny weryfikator na tyle sprawny, że od tych informacji, które niepotrzebnie, czy w jakiś sposób, w sposób manipulacyjny chcą angażować ich uwagę, będą w stanie się odciąć natychmiast. A póki co to jest troszeczkę tak, że na tą chwilę
wszystkie istoty, które można powiedzieć na przestrzeni manifestują, to chcą w jakiś sposób zaabsorbować uwagę innych istot, bo w pewien sposób, tak jak tym mainstreamowym mediom, tak jak wcześniej powiedziałem, przynosi im to jakąś tam wymierną, niekoniecznie na poziomie świadomym, ale gdzieś tam wewnątrz nich, czy w jakimś tam obszarze ich istoty, odczuwalną korzyść. No i spróbuję wytłumaczyć, co szaman ma na myśli, mówiąc to właśnie. A no słuchajcie, jest tak trochę, że ten moment w tym bezczasie, obojętnie co i kto na temat przyszłości, tego co się będzie działo i jak się będzie działo, mówi, to to, jak ta przyszłość będzie przebiegać, co się uda zamanifestować na tej przestrzeni i jakie wartości faktycznie zdominują ten świat, który powstaje, to dopiero się okaże. I do końca, czy nawet nie do końca, ale można powiedzieć, że jeszcze w wielkiej mierze jest to olbrzymia niewiadoma. Nie jakaś tam mała i w kilku czy w kilkunastu procentach niewiadoma, ale jeszcze bardzo wielka niewiadoma. Wynika to właśnie z tego, że po pierwsze dominująca masa świadomości, a taką było nie było na tej planecie, jest rodzaj ludzki, jest troszeczkę, a można powiedzieć, że nie troszeczkę, a totalnie niesynchronizowana ze świadomością planety, która jak gdyby, no nasza świadomość jest częścią świadomości planety, częścią świadomości istoty zwanej Gają, tak to można powiedzieć, ale no z racji tego, że jednak jesteśmy istotami rozumnymi, jest nas tutaj 7 miliardów, czy tam już ponad, to już mniejsza o to, tam 100, czy 200, czy 500 milionów w tą, czy w tamtą, to już jest de facto niewielka różnica. No i ten troszeczkę absurd ewolucyjny, w którym tkwimy jako gatunek, zmanipulowany czy niezmanipulowany, obojętnie jakbyśmy sobie chcieli tutaj poprawiać humor, mówiąc, że no przecież wpędzili nas to, czy wpędziły w nas w to jaszczury, jakieś tam kosmiczne ingerencje, to czy tamto. Słuchajcie, to jest zupełnie nieistotne na ten moment. Czy sami sobie to wybraliśmy i sami to zrobiliśmy, czy ktoś nas ku temu, czy do tego popchnął. Na tą chwilę jest to niezrównoważona, obłędna masa, która no, jako w takiej ogólnej masie jeszcze gdzieś jest taką masą rozpędzoną, która gdzieś gna, stoi już na skraju przepaści i można powiedzieć, że już równolegle do jej, do tego brzegu biegnie i tylko nie wiadomo w którym momencie i komu się ta noga omsknie i nie trafi już na podłoże, tylko poleci gdzieś w tą przepaść obłędną, w której no już, przez której już nie ma szans, żeby tą istotę uratować. No i ten właśnie szczególny czas,
Dobrze by było jednak trochę w taki sposób przeżyć, żeby jak najwięcej czasu, wbrew temu, co właśnie będzie się działo na zewnątrz, właśnie w przestrzeni takiej matrixowej, poświęcić sobie. To jest w zasadzie, no, tak trochę w koło Macieju to różnymi słowami powtarzam i zachęcam wszystkich, ale słuchajcie, myślę, jestem przekonany głęboko, wiem o tym, że będzie miało to decydujący wpływ na to, kim będziecie, czy kim będą istoty i z czym będą się utożsamiały za pół roku, za 8 miesięcy, za 10 miesięcy, za rok od dzisiaj. Bo prawdopodobnie wtedy już to nie będzie takie istotne. Wtedy już, tak to używając cudownej metafory, nie da się wejść do tej samej wody i nie cofniemy czasu, pukając się nagle przed lustrem w głowę, że kurde, no mogliśmy wtedy tak, czuliśmy, że tak niewiele, no ale wtedy czułem jakąś presję, zajmowałem się czym innym, wydawało mi się, że to będzie jeszcze czas na to, żeby do tego wrócić, a potem nagle wydarzenia niby niezależne od nas pokierowały naszym życiem tak, że już nie tylko nie było opcji na wejście w tą przestrzeń, w tym samym miejscu, ale już nawet nie było myśli, żeby w tą przestrzeń móc wejść, bo gdzieś tam wir wydarzeń różnych, na różnych poziomach porwał nas. No i dlatego, żeby tego uniknąć, no to można jednak wygospodarować dla siebie, bez względu na to, jak jesteśmy wkręceni, albo jak jesteśmy niewkręceni, bo dla niektórych ten bezczas, słuchajcie, jest też taką troszeczkę obłędną ideą i można powiedzieć, że niezrównoważenie istoty osiąga drugi biegun. I taka istota, czy taki biegun charakteryzuje się tym, że taka istota traci w ogóle zainteresowanie takim, no już powoli nie mam takiego adekwatnego określenia, bo już nie wiem, czy mówić, czy dematrixem, czy takim no realnym światem, bo to też takie śmieszne trochę określenie. No ale tą rzeczywistością taką egzystencjalną to może będzie takie najbardziej elastyczne stwierdzenie, adekwatne do tego, co chcę przekazać. No i ciągle tylko czeka na właśnie taka istota, na coś, co ma pochodzić niby z takiej przestrzeni już. No w zasadzie to trudno określić, jaka to jest przestrzeń. Bo istota, która na coś czeka w taki sposób, no to charakteryzuje się przede wszystkim tym, że de facto nie wie, na co ona czeka. Oczywiście czeka na coś, co jest gdzieś tam może z jakimś spełnieniem jej, nie wiem, pragnień, marzeń, ale przede wszystkim z reguły jest to jakieś takie enigmatyczne, coś enigmatycznego wynikające go z przekonań tej istoty o tym, jak ma wyglądać ten przyszły świat. No i w samym tym stwierdzeniu, tym określeniu, słuchajcie, właśnie jest pułapka. Jest to takie bardzo enigmatyczne. No i jest oparte na przekonaniach tych istot, które w taki sposób funkcjonują i w taki sposób oczekują, czy jak to nazwać,
Czy przeżywają ten bezczas? No i ponieważ nie wiedzą, na co czekają, bo jest to tylko produkt, jak powiedziałem, przekonań, a przekonania, no to jest coś takiego w świadomości, co raczej nie sprzyja rozwojowi, tylko wręcz ciągnie tą świadomość w taką przestrzeń prędzej czy później troszeczkę destrukcyjną. A jeśli nie destrukcyjną, to na pewno zamkniętą. Rzeczywistość się zmienia z każdą sekundą, z każdą minutą, a ta istota, która w taki sposób przeżywa swoje życie w tym bezczasie, pozostaje przywiązana w tym, co stworzyła wcześniej. W tym niby rozwoju, który osiągnęła i już nie jest w stanie zauważyć, że to już ten rozwój dawno się skończył. Że może on był kiedyś, ale teraz się zatrzymał. Dalej postrzega świat, relacje innych ludzi przez pryzmat swojej pamięci, znowu przez pryzmat przekonań o tym, kim oni byli kiedyś tam, i nie zauważa, że oni już nie są tymi samymi ludźmi, tymi samymi istotami. Tak samo jak ten świat. Nawet matrixowy i nawet ta część Matrixa, która można powiedzieć się zaczęła sypać, no to też przechodzi przez różne fazy i te fazy tego troszeczkę rozpadania się tych starych struktur, słuchajcie, też mogą nieść wielką, wielką naukę. Oczywiście nie wszyscy muszą je obserwować, bo do tego jest potrzebna duża uwaga, duża ciekawość. Ale słuchajcie, to są takie momenty w rozwoju świadomości, z których możemy najbardziej czerpać i najwięcej się nauczyć. Wtedy, kiedy dzieje się mnóstwo mamy dostęp do wielkiej ilości informacji, to właśnie wtedy możemy też wielkie ilości tej informacji przerabiać, czerpać z niej, no i uczyć się. A jest to o tyle ważne w tym bezczasie, że ten świat, który będziemy budować, jeżeli nie nauczymy się, bo można powiedzieć tak na tą chwilę, że my nie wiemy jeszcze, mimo tych wszystkich przekazów, całej tej wiedzy, która jest na koniec czasu przekazywana przez różne istoty z tej przestrzeni i z innych przestrzeni i z innych gestości, to de facto oprócz enigmatycznych, ogólnych sformułowań, jak ten świat ma wyglądać i czym będzie, to my nie mamy zielonego pojęcia jeszcze, jak go należy budować. I nikt nam tego nie powie, co najśmieszniejsze. Bo gdyby nam ktoś powiedział, jak on ma wyglądać i my byśmy w to uwierzyli, to już w tym momencie zaprzeczylibyśmy temu nowemu światu. Bo ten nowy świat ma być światem istot suwerennych i w pewien sposób
w większej dużo mierze niż dotychczas, a można powiedzieć, że przede wszystkim w ogóle pojawi się taka możliwość, że będzie to świat istot samodecydujących o sobie. A w momencie, kiedy miałoby to polegać znowu na tym, że ktoś nam powie, jak ma to wyglądać, a my się do tego dostosujemy, no to w tym momencie już powstaje na samym początku konflikt. I jaki to jest nowy świat? Kiedy odtwarzamy znowu stary wzorzec. No i słuchajcie, w tym cały jest ambaras. Że my nie wiemy, jak ten świat zbudować i jeszcze nie wiemy, jak on będzie wyglądać. To są wszystko enigmatyczne, bardzo ogólnikowe i przez to takie niewiele mówiące jeszcze nam informacje. No więc powstaje dylemat. Skąd my mamy się dowiedzieć? No i słuchajcie, jednym z takich elementów, z których możemy się dowiedzieć, jak budować ten świat, to jest obserwowanie tego starego świata wtedy, kiedy będzie się rozpadał. Czyli właśnie teraz, w tym bezczasie. Bo może nie mamy jeszcze przepisu, jak zbudować ten nowy świat, ale mamy gotowy przepis, jak nie należy tego robić. Bo struktury, które się rozpadają, które się nie zweryfikowały, mówią nam dokładnie te procesy, które w nim zachodzą, jak nie należy robić pewnych rzeczy, bo to nie przechodzi próby na przestrzeni. To się nie weryfikuje. Dlatego warto jest, myślę, że te procesy obserwować. No a podstawowymi procesami, które można obserwować, bo nie wszyscy muszą mieć takie szerokie horyzonty i zainteresowanie i aż taką dużą ciekawość, ale powinni mieć przynajmniej taką ciekawość, żeby obserwować wszystkie te procesy, bo fraktalnie dzieje się to wszędzie, czyli żeby obserwować te procesy, które dzieją się w nich samych, w was samych. I po to potrzebny jest dystans i jak najwięcej czasu na samoobserwację. Właśnie wbrew temu, co teraz się dzieje. Wbrew wszystkim tym bodźcom, które chcą nas wrzucić i zainteresować, czy skupić naszą uwagę na sobie. I jeżeli podążymy za tym, no to można tak to nazwać, to będzie ten czas bezpowrotnie stracony. Bo już raczej nie dożyjemy, obojętnie czy będziemy żyć 50 czy 150 lat, następnego czasu, w którym porównywalnie będzie to możliwe na taką skalę jak teraz. Dlatego to jest takie ważne. I teraz wrócę do tego, do tej fali ziemi, słuchajcie. I do tego, od czego wyszedłem, do tego całego wywodu mojego, że my jako cywilizacja jesteśmy totalnie niezharmonizowani z biosferą, z Ziemią jako istotą. I dlatego, choćby z tego powodu, że tutaj w tym bezczasie mamy wiele takich, można powiedzieć, szybkości,
narzuconych na trochę mi brakuje znowu słów, ale chyba będzie najbardziej adekwatne, narzuconych troszeczkę na przestrzeń. I w tych różnych szybkościach, różne formy świadomości właśnie próbują tą falę przeżyć, choć niekoniecznie wszystkie formy świadomości tą falę czy ten bezczas są w stanie przetrzymać czy tam przeżyć. Również czysto fizycznie. Bo tak jak mówiłem w ostatnich audycjach, czy tak jak mówią mówi hiperfizyka, czy tam rajsty, jak, czy trzapiestych, jak ja ich tam nazywam, podszewka czwartej gęstości, ja mówię o tym niski astral, jeszcze inni niski astral, no w zasadzie to są takie dwa obiegowe pojęcia w tym bezczasie, to jest taka przestrzeń, która coraz bardziej jest słyszalna na przestrzeni. Mimo że wiele bytów, czy wiele świadomości w tej przestrzeni w pewien sposób już zostało sutylizowanych, czy odpadków, może jeszcze nie świadomości, ale takich odpadków, zostało sutylizowanych, to właśnie tym bardziej te wszystkie, szczególnie istoty, które też są w pewien sposób przeznaczone troszeczkę na, czy z czasem się nie zweryfikują, może takiego określenia będzie najadekwatniejsze do tego, co chcę powiedzieć. Z czasem się nie zweryfikują, ale one już doskonale czują, że trochę ich czas się kończy i zaczynają gorączkowo, wręcz w jakimś już czasami dzikim obłędzie walczyć o swoje życie, bo z ich perspektywy no to jest to być albo nie być. One czują, że ich czas się kończy, ale jeszcze wierzą w to, że uda im się przeżyć. No zupełnie, słuchajcie, jest to naturalne. No. Ludzie mają zakodowany w swojej świadomości ten sam mechanizm. Czasami nawet jak już wiadomo, że jest sytuacja beznadziejna, to 10 obrońców czasami jest się w stanie przeciwstawić całej armii i utrzymywać swój przyczółek, jakąś tam część, bardzo długo, wbrew, można powiedzieć, logice i wszystkim innym rzeczom, które im nie sprzyjają ewidentnie. No ale w tym momencie walka o życie, walka o przetrwanie uruchamia zupełnie inne możliwości w istocie. Taka istota staje się szybciej myśląca, w ogóle bardziej twórcza czasami, no i przede wszystkim wytrzymująca dużo większe przeciążenia i obciążenia w swojej strukturze, w swojej świadomości, w swoim umyśle, niż w normalnych warunkach. No i siłą rzeczy, no na takiego jednego czasami trzeba cały tłum. Czego przykładów w historii, można powiedzieć, było no tysiące. I każdy sobie może znaleźć taki, który go przekonuje, żeby nie było, że to są moje jakieś tam wymysły nie mające żadnego poparcia. No i słuchajcie, to samo, te same procesy, te same mechanizmy, które funkcjonują
w niskim astralu czy w innych miejscach również będą funkcjonować w świadomości istot ludzkich, które tą planetę na tą chwilę, czy może nie będą, ale cały czas funkcjonują. Te same mechanizmy w świadomości wszystkich istot, również w świadomości Waszej. Tych wszystkich, którzy mnie słuchają. Jedni mają to tylko bardziej przepracowane i można powiedzieć, to już są takie jakieś u niektórych być może słabe echa, a u niektórych jest to jeszcze wielkie dudnienie i mechanizm, który czasami zahacza no, o takie bardzo silne emocje, lęki, wręcz czasami no, jakiś takim jest prawie obłędnym, czymś takim graniczącym z obłędem, tak bym to powiedział. To są właśnie te wszystkie mechanizmy, które przekonania również, po różne wzorce, które w sobie niesiemy, które nie, czy które straciły poparcie na przestrzeni, nie wytrzymują próby bez czasu i usiłują z jednej strony być utylizowane przez przestrzeń, ale z drugiej strony, no, żeby były utylizowane, no to muszą się one uaktywnić w umyśle istoty, czyli czasami no one gdzieś tam wręcz z podświadomości, z jakichś bardzo głębokich, zamkniętych obszarów. Ja już nie powiem, że pamięci, ale nie pamięci właśnie. My mamy wspaniałe, niektórzy mają wspaniale wypracowane mechanizmy wypierania pewnych rzeczy, które były dla nich bolesne. Nie tylko czasami z tego pojedynczego życia, ale czasami gdzieś są to mechanizmy bardziej skomplikowane albo pochodzące z innych wcieleń, albo w jakiś sposób wrzucone do naszego systemu, do naszej podświadomości poprzez interakcję zwaną życiem, czyli taką interakcję choćby gdzieś tam z poziomu relacji w rodzinie, takich, jak to niektórzy nazywają, linii dziedziczenia, czy po przodkach, czy z jakichś poziomów innych relacji, bardzo często z poziomu funkcjonowania w strukturach religijnych różnych, niekoniecznie tylko tych dotyczących pojedynczego życia, z którymi mamy kontakt, wydaje nam się, że pamiętamy. Ale powiem tak, że nawet to, że nam się wydaje, że pamiętamy, to też bardzo często nie do końca jest prawdą, bo bardzo wiele rzeczy, szczególnie z okresu, kiedy byliśmy małymi dziećmi i wiele bardzo rzeczy, które wtedy przeżywaliśmy, jak gdyby w zetknięciu z religią, z tym popularnie zwanym egregorem katolickim, mogło się w taki sposób w nas zapisać, że niekoniecznie dzisiaj jest to przyczynek do rozwoju, a wręcz czasami bardzo mocna kotwica. Zakopana gdzieś głęboko w piachu i nie widać ani tej kotwicy, ani tego łańcucha, na którym się ona trzyma. Oczywiście to są metafory. I w którymś momencie nagle ten łańcuch nagle zaczyna brzęczeć i okazuje się, że na końcu tego łańcucha jest jakaś piekielna, ciężka kotwica jeszcze zahaczona o nie wiadomo jaką wielką skałę. To oczywiście są wszystko metafory, bo jak się to objawia w świadomości,
To są bardzo indywidualne przypadki, ale bardzo często pojawiają się wtedy wszelkiego rodzaju lęki. Lęki związane. Ja zawsze mówię, że są takie dwa podstawowe rodzaje lęku, które to są w pewien sposób takie programy, które takimi najcięższymi kotwicami w świadomości, a bardzo często właśnie one są gdzieś tam wkodowane w podświadomości, związane z pewnymi zdarzeniami ulokowanymi bardzo głęboko w podświadomości, bardzo często wiele razy w różny sposób odegranymi w tym procesie życia, także jak gdyby ta ciężar tego jest dodatkowo olbrzymi. I to są takie dwa rodzaje lęków. I można powiedzieć, że wszystkie inne to są pochodne tych lęków. I to jeden z tych lęków to jest lęk przed śmiercią. A drugi z tych lęków to jest lęk przed Bogiem. Z racji tego, że jesteśmy, było nie było tutaj do tego życia, przynajmniej większość z Was również, mocno przywiązana i z racji tego, że ten świat, w którym funkcjonujemy, jednak tą śmierć, miałem nie poruszać w okolicy święta zmarłych, tematu śmierci, no ale to zupełnie, słuchajcie, nieopatrznie tak wychodzi. Absolutnie nie jest to z tym niby świętem, które minęło, związane, ale słuchajcie, cywilizacja, w której żyjemy, ze śmierci, można powiedzieć, czy tego procesu, cały ten proces, wszystko, co jest z tym związane, bardzo zniekształciła. No i siłą rzeczy to wszystko generuje w nas wielkie lęki. Nie rozumiemy tego sami. No i fajnie to jest do momentu, w którym jest to enigmatyczne, iluzoryczne, nie dotyka nas bezpośrednio. Zmienia się to trochę, kiedy zaczyna to dotykać naszych bliskich. Im idzie to bliżej, to czy im są to bliżsi, to tym bardziej zaczynamy to odczuwać. A kiedy to już dotyczy już takich bezpośrednio bliskich nam osób, sióstr, braci, rodziców, dzieci, partnerów, albo nas w jakiejś tam formie, no bo czasami procesy umierania niekoniecznie trwają chwilę, czasami mogą nawet nie zostać zamanifestowane w ogóle w ciele, ale w świadomości mogą funkcjonować bardzo dużo i stworzyć porutę w naszej świadomości. W końcu może jakoś się z tym uporamy, ta śmierć ciała nie dotknie, ale to jaką cały ten proces, który gdzieś się tam uruchomi w świadomości, zrobi w naszym polu, w naszym umyśle, to może zdeterminować już nasze życie totalnie i wrzucić nas w jakiś taki zawężony. Nie chcę już głębiej, słuchajcie, w to wchodzić, bo tutaj możliwości jest nieskończona ilość plus n, czy n plus 1 inaczej. Zawsze na dowolne n znajdzie się jeszcze jedna więcej. Ale słuchajcie, to wszystko też w tym bezczasie będzie się weryfikować. Bo przejście w nowy czas to nie jest tylko kwestia przyswojenia wiedzy czy świadomości o tym, że jesteśmy istotami duchowymi, że jesteśmy
jedną z wielu set, czy tysięcy, czy milionów, to już naprawdę liczba jest zupełnie nieistotna, cywilizacji, to, że życie funkcjonuje na wielu gęstościach, czy na wielu poziomach, to, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, ale ta większa świadomość i to życie w nowym świecie wiąże się również z realnym i rzeczywistym przerobieniem takiego tematu, jakim jest śmierć, pojęcie śmierci, proces umierania, ale realnym, nie wiedzy o tym, jak to przebiega, tylko realnie to jest to, że jest to w nas już tak przyswojone, tak? Nie chodzi tu absolutnie o to, że głęboko w to wierzymy, że tak to jest, ale jest to w nas jak gdyby na tyle wewnętrznie przepracowane, że sami w sobie mamy z tym taki wielki kontakt, że absolutnie nie jest to dla nas, nie wiąże się to z jakąś traumą. Traumą, która powoduje, że potem gdzieś tam mamy kłopot, czy może nie my, bo nie będę mówił, że dotyczy to was w tym momencie, no ale de facto to nikt przed tym się nie wywinie, więc dotyczy to wszystkich, bez względu na to, ile na tą chwilę mają lat, że nie utkniemy gdzieś w procesie przechodzenia z jednej formy, z jednego ciała do innego, czy z jednej gęstości na inną gęstość, że nie stworzymy jakichś abstrakcyjnych, patologicznych struktur, nie zwiążemy swojej świadomości z jakimiś absurdalnymi przekonaniami, z gęstą, trzeciogęstościową materią, nie przywiążemy się do iluzorycznej, przekonaniowej formy partnerstwa innych istot, materii, bogactwa, czegokolwiek. No i co jeszcze by mówić? No można dużo mówić, ale generalnie to jest takie tylko mielenie tego samego. Natomiast kiedy wewnętrznie ten posiadamy głębokie zrozumienie i przede wszystkim czujemy, mamy połączenie ze swoimi, ze sobą, czyli można powiedzieć z całością swojej istoty, z funkcjonowaniem na innych poziomach, w innych gęstościach, no to takie procesy są dla nas łatwe do przyswojenia, kiedy patrzymy na nie na zewnątrz, czyli kiedy nie dotykają nas bezpośrednio jako istoty, no i kiedy przychodzi czas, no to również możemy sami przez taki proces transformacji, bo to bardziej jest bardziej adekwatna nazwa tego procesu niż śmierć, no bo śmierć, no to jest takie, no to jest jak ształ z karabinu, no to znaczy co, było coś i nie ma czegoś? Nic takiego nie ma. Skoro było, to i jest. Było tu, jest gdzie indziej i tylko tyle. No a drugi ten element, słuchajcie, drugim takim elementem kotwiczącym naszą świadomość bardzo mocno, czy mamy z tym kontakt, czy nie, no to jest pojęcie Boga. Pojęcie Boga jako jakiejś właśnie najwyższej idei świadomości. Bo przez całe tysiące lat na tej planecie była to najwyższa idea. Zanim się mówiło o wszechświecie,
A to jest czas stosunkowo niedawny, to całe te tysiąclecia funkcjonowała tylko taka czy inna idea Boga w takiej czy innej religii. I to wszystko, przekonania z tym związane, obrazy z tym związane, doktryny wkodowane bardzo często gdzieś pod świadomy umysł, ponieważ no, można to troszeczkę tak rozumieć, że im wyższa nasza świadomość jako istot, czyli na tym poziomie przynajmniej wyższej jaźni, czyli korsupa, tym większe prawdopodobieństwo, że w niejednej czasami religii pełniliśmy jakieś funkcje, czyli byliśmy tymi, którzy w pewien sposób tą doktrynę tworzyli czy przekazywali innym istotom. No i z tego powodu w naszej podświadomości funkcjonują różne zapisy. A nasza podświadomość, zaznaczam, jest częścią naszego umysłu. Tą częścią, do której no bardzo często, czy z reguły, można inaczej powiedzieć, do której niezmiernie rzadko mamy dostęp. No i te odpadki, bo w pewien sposób te fałszywe zapisy, które funkcjonują w podświadomych umysłach istot, z racji właśnie tego, że przechodzimy ten bezczas, tą falę, też tracą powoli poparcie na przestrzeni. Tym bardziej, że jak też już nieraz to mówiłem, że jesteśmy przed takimi momentami bardzo dramatycznymi dla większości religii, kiedy prawdopodobnie, ale myślę, że to nieprawdopodobne, żeby się tak nie stało, to bardziej adekwatne jest, czyli nastąpią jakieś takie wydarzenia, które spowodują takie zamieszanie w strukturach przede wszystkim hierarchicznych tych religii, ponieważ wyjdą takie dziwne rzeczy na jaw, a powiem wam tak, że w zasadzie wcale dziwne rzeczy nie muszą wychodzić na jaw. Wystarczy, że ludzie zdadzą sobie sprawę, ci, którzy teraz wierzą głęboko w to, co powie im ksiądz na kazaniu, to tak w cudzysłowie, no ale jeszcze takich trochę jest. No wystarczy, że zdadzą sobie sprawę z tego, czy zostaną skonfrontowani z taką informacją, że ci przedstawiciele tej hierarchii, tego kościoła, którzy chcą się, czy robią się dzisiaj, czy w świadomości ludzi, w przekonaniach ludzi, którzy w tej doktrynie, w tym egregorze jakoś tam funkcjonują, czyli są strażnikami moralności, etyki i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze niosą jakąś tam wiedzę o Bogu, czyli najwyższej istocie tej najwyższej idei świadomości i reprezentują jakąś tą hierarchię, no to wystarczy, że konfrontuje się to wszystko z tym, że to ta hierarchia jest, czy ta struktura tego hierarchicznego kościoła katolickiego, aczkolwiek nie tylko, jest tym, co spowodowało, czy no można, nie wiem, ktoś to kiedyś liczył, no ale przez 1000 lat inkwizycji i przez te kilka podbojów, choćby czy Ameryki Południowej, czy Północnej, całej konkwisty, no to przypuszczam, że tylko
wielkie reżimy XX wieku mogły sobie konkurować z ilością ludzi, które zabiły. Oczywiście w trochę krótszym czasie, no ale też narzędzia były inne w XX wieku niż we wcześniejszych. No i też liczba ludności, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, bo przypuszczam, że gdyby liczba ludności była taka jak w XX wieku wcześniej, no to myślę, że Kościół też nie miałby problemu z tym, czy konkwista, żeby zamiast tam kilka plemion, które liczyły kilka tysięcy ludzi, czy kilkanaście, wyrżnąć kilkadziesiąt milionów. Było to egal. No i słuchajcie, wystarczy na to spojrzeć z tej perspektywy. No i jest to, można powiedzieć, dla istoty, która potrafi głębiej tego zrozumieć, bez względu na to, czy wierzy w tej wierze, czy nie wierzy, czy tylko patrzy z boku, no to jest jakiś po prostu absurdalny, nie do pogodzenia dylemat w ogóle. To znaczy co? Ci ludzie, którzy nie szanowali żadnego życia, a przede wszystkim świadomości, są strażnikami etyki, moralności i tejże świadomości, tak? Bo mówią o Bogu. No i jest to pewien absurd. I ja to tylko zaznaczam, bo myślę, że właśnie na poziomie tej wielkiej sprzeczności, tego dylematu, nie wiem zupełnie w jaki sposób, ale przypuszczam, że wydarzą się takie rzeczy, które spowodują, że to wszystko w taki już sposób absolutnie bezpośredni i jednoznaczny dotrą jednak do ogólnej takiej świadomości społecznej, no i to wywróci bardzo mocno i głęboko system wierzeń. No i to też może przenieść, czy z jednej strony pchnąć świadomość części istot ku górze, a świadomość innych istot no w jakieś otchłanie totalne. No bo jak się coś komuś w głowie nie mieści, ja to zawsze powtarzam, no to może tą głowę rozsadzić, słuchajcie. A istoty z zamkniętym umysłem, a takimi istotami są ludzie z reguły, którzy bardzo głęboko są osobami wierzącymi, bez względu na to, czy to jest wiara katolicka, czy jest to muzułmanin, jest to jeszcze jakaś inna wiara, no to z reguły mają poukładany cały ten świat, no i coś, co wykracza poza to poukładane zrozumienie, jest właśnie tym elementem, który się już w głowie nie mieści. No i to może dramatyczne konsekwencje świadomości takiej istoty również na planie materialnym, na planie fizycznym przyjąć. No i tyle. Myślę, że jesteśmy przed tym momentem i oby on nie był taki mocno dramatyczny, no bo patrząc jak może to takie energie, kiedy takie energie się w ludziach uruchamiają, to można całymi masami bardzo łatwo manipulować. I słuchajcie, to pokazuje w tym bezczasie to, co się dzieje w świecie muzułmańskim, na Bliskim Wschodzie, bo można powiedzieć, że to wszystko, co tam się dzieje, co jest związane właśnie z religią, to jest sprytny sposób wykorzystywane i manipulowane. W taki sposób są całe masy ludzi, całe kraje,
No i można wielkie czy można powiedzieć nie tyle wielkie, co dowolne rzeczy na tym ugrywać. Ja, słuchajcie, póki co staram się jeszcze nie pokazywać palcem, staram się opisywać tylko mechanizmy, dawać takie ogólne przykłady, ale tak czuję coraz bliższy czas, że takie rzeczy trzeba będzie tak bardziej konkretnie manifestować na przestrzeni. No ale zobaczymy. Słuchajcie, w tej fali ziemi wrócę to teraz do bardziej przyjemnych tematów. Mamy dwa galaktyczne portale. Pierwszy to jest czerwony solarny wąż. W piątek następny i w następną niedzielę. O, to będzie w piątek, w sobotę audycja. I w poniedziałek następny, żółta krystaliczna gwiazda, no proszę. 12 dzień fali. Staram się, słuchajcie, w tym bezczasie dużo mówić, czy korzystać właśnie z tego programowania matrycy Solkin za pomocą właśnie kinów. Dlatego, że ta nasza magiczna data 21 grudnia można powiedzieć, że została wygenerowana z tej matrycy. Choć w wielu innych kulturach przepowiedniach innych plemion, nie tylko Majów, ale Hopi, czy Aborygenów, czy w różnych proroctwach, nawet w Apokalipsie można było w pewien sposób odczytać okolice tego czasu, czy tego bezczasu, tego okresu przejścia fali, to jednak dopiero odcyfrowywanie na koniec czasów matrycy Solkin, wiedzy Majów, bardzo te daty uściśliło. Można powiedzieć, że ta wiedza bardzo głęboko została odkodowana po to, żeby dookreślić w taki bardzo konkretny sposób i dać dużą wiedzę o tym wszystkim, co nas dotyka w tym bezczasie. No i choćby z tego powodu, że ta magiczna data też została wygenerowana dzięki tej matrycy, no to dlatego myślę, że jeszcze choćby do tej daty będę się w jakiś sposób tym wspomagał i dlatego również was zachęcam do korzystania. Oczywiście dla tych, którzy czują jakiś rezonans z tą wiedzą,
z tymi kinami, tutaj już mówię, nie ma w tym bezczasie czasu, żeby głęboko, jeżeli ktoś wcześniej nie wszedł w tą wiedzę, to już nie ma czasu, żeby głęboko w to wejść, bo to jest olbrzymia, wiele książek trzeba przeczytać, ale przede wszystkim zrozumieć, odkryć w sobie na nowo, żeby głęboko to wszystko zrozumieć. Łatwiej skorzystać na przykład z hiperfizyki, choć to niekoniecznie jest wiedza o tym samym, ale w pewien sposób są to takie komplementarne dziedziny. Ale stanowczo też polecam właśnie choćby korzystanie z tych programów dnia, które są generowane na stronie Pulsaru. Albo na tej, no, zawsze zapominam pokazać wam tą drugą rachubę, o której też często mówię. I wspomagać się, szczególnie wtedy, kiedy macie więcej czasu, kiedy macie luźniejsze dni, kiedy głębiej chcecie ze sobą popracować. Bo choćby taka podstawowa wiedza, że czerwone kiny to są takie kiny początku, kiny inicjacji. Białe. W te kiny bardzo łatwo, łatwiej używać do tego, żeby coś przepracowywać, coś oczyszczać. Wtedy wszystko to, co się pojawia w naszym polu, to dąży w naturalny sposób do oczyszczenia, do harmonizacji. Kolory niebieskie tych kinów to są kiny, które, no, takie uzdrowienia, można powiedzieć, w który łatwy sposób to wszystko, co od tego czerwonego kinu, czyli z reguły dwa dni wcześniej, się zamanifestowało. Dość łatwo jest wtedy to przepracować, uzdrowić. No i żółte kiny to są takie kiny, w których można powiedzieć już zrywamy dojrzałe owoce. Taki okres żniw. Możemy zobaczyć, czy to, co w ciągu tych trzech poprzednich dni udało nam się zrobić, jakie to przyniosło owoce. Bo oczywiście cała ta matryca jest fraktalna, ten czterodniowy okres czterech podstawowych kolorów tych kinów to jest taki minimalny fraktal, ale w tym bezczasie to można powiedzieć, że ci, którzy zaczynają z tym pracować teraz, to już na dłuższe okresy raczej nie mają szansy, bo już tylko cztery niecałe fale zostały nam do wielkiego finału, słuchajcie. 48 dni. I obudzimy się w nowym świecie. Także gorąco zachęcam jeszcze raz do jednak, szczególnie w tym czasie, bo jesień jest naturalnym czasem, w którym wchodzimy, natura wchodzi w taki etap odpoczynku. Opadają liście, ziemia zaczyna oddychać, przygotowuje się na sen zimowy. No i słuchajcie, to jest taki naturalny czas, w którym możemy poddać siebie, swoją istotę, swoją świadomość głębszej refleksji. No i dość istotne w tym wszystkim
jest to, żeby ten czas wykorzystać, tak jak powiedziałem wcześniej. Myślę, że w tym tygodniu będzie wiele informacji już czy konkretne informacje na stronie, ponieważ już mówiłem tam na portalu. Już dałem informację, że między 19 a 26 będzie spotkanie w Kazimierzu, gdzie będziemy, można powiedzieć, wspólnie w ten czas przeżywać. Ale tak jak mówię, wszystkie informacje będą u mnie na stronie i ten wpis na portalu tam się będzie rozwijał. Także wszystkich tych, którzy niecierpliwie czekają na informacje, to jeszcze proszę o chwilkę cierpliwości. Coś mi, słuchajcie, jeszcze umknęło, co chciałem powiedzieć. Nie mam was na podglądzie na czacie, bo z niewiadomych przyczyn. No nie chcę działać. No ciekawostka. No niestety nie skomunikuję się z wami, czy bym chciał, czy nie chciał. No więc będziemy jechać dalej. Powiem jeszcze o tym wyoszczeniu się przestrzeni po tej całej fali ziarna. To co być może jest moim spostrzeżeniem, ale no zobaczymy, jak to przestrzeń zweryfikuje i również wasze postrzeganie. Bo pomijając te wszystkie inne świadomości, o których mówię, które mogą się dawać nam we znaki, to jednak można tak odbierać ten czas, który właśnie Caban, czyli fala Ziemi, przyniosła. Dzisiaj trzeci dzień, zaznaczam, że jest taka większa klarowność, większa łatwość. Również ta łatwość przejawia się w tym, że jeżeli mamy możliwość, mamy czas i możliwość takiego głębszego wglądu w siebie, to łatwiej się nam siebie samych analizuje, słuchajcie. Ja to tłumaczę też tym, że Ziemia weszła w taki czas. Oczywiście, że jest to też, tak jak powtarzam, związane z tym właśnie szczytem fali, czyli z tym takim momentem, w którym jeszcze nie ma żadnych zmarszczek, ani spowodowanych tą napływającą falą, ani tą cofającą się w pewien sposób przez analogię do fali morskiej. Też zaznaczam, ale myślę, że to tak troszeczkę będzie. I warto ten czas wykorzystać. Myślę, że to jeszcze będzie kilka dni. Co najmniej cała ta fala Ziemi, przypuszczam, że nieprzypadkowo też ona wypada w tym czasie, albo ten czas wypada właśnie w fali Ziemi, bo jest to taka, no myślę, że jeden już z ostatnich momentów na taką stosunkowo łatwą synchronizację z Ziemią, w ogóle z cyklami planetarnymi, również z cyklami Słońca. Słońce, słuchajcie, niesie też teraz może inaczej. Właśnie tutaj
Będę modyfikował również to, co mówię, bo właśnie słońce cały czas niosło mnóstwo informacji. Natomiast na tą chwilę ja odbieram przestrzeń tak, jak gdyby Ziemia, część całej jonosfery, tego płaszcza ochronnego Ziemi, chroniącego nas przed różnymi, jak to współczesna nauka nam objaśnia, tymi szkodliwymi zakresami częstotliwości, które niesie Słońce, jakby stała się bardziej przepuszczalna z jednej strony, a z drugiej strony te właśnie niby szkodliwe pasma, które powinny zostać zatrzymane przez jonosferę, mimo wszystko wchodzą głębiej i docierają do Ziemi, przenikają wręcz Ziemię, również wpływają na krystaliczne jądro Ziemi i przeprogramowują w pewien sposób całą naszą przestrzeń. Oczywiście tutaj też wiąże się z tym, że samo Słońce, wiąże się to też z tym, że samo Słońce przez ten taki sam analogiczny proces przechodzi. Ponieważ no, to nie dotyka tylko świadomości ludzi, ale dotyka też świadomości planety, jak powiedziałem, również świadomości Słońca, całej naszej galaktyki. To są wszystko elementy składowe ze sobą bardzo powiązane. No i tutaj następuje coraz większa synchronizacja tego. Oczywiście ta synchronizacja jest tym większa, im zaznaczam, że chodzi mi tutaj o świadomość ludzi, im więcej przepracujemy tych dysfunkcyjnych, nieharmonijnych programów w swojej świadomości. Im większy dystans, może powiem nawet tak, że czasami niektórzy ludzie mają taką zdolność, że nie muszą wiele przepracowywać, jeżeli są w stanie się bardzo od tego zdystansować, ale z reguły jedno z drugim jest powiązane i bardzo ciężko się zdystansować, mając zaśmieconą takimi blokującymi programami świadomość jednak i umysł, więc dlatego ta praca jest potrzebna i pamiętajcie, że właśnie ten czas jest taki charakterystyczny. Charakteryzuje się tym, że wiele osób, które ze sobą mocno pracowało jakiś czas, uzyskując jakiś tam namacalny dla nich obserwowalny efekt, uważa, że już że już ze sobą, można powiedzieć, zrobiło porządek i w zasadzie no już są diamentami na przestrzeni, w ogóle świecącymi i tak dalej. No a tu właśnie ten bezczas charakteryzuje się tym troszeczkę, że zmieniająca się częstotliwość, wibracje, tu możemy takich różnych terminów użyć, czy przesuwające się w tym kosmicznym tańcu cała nasza galaktyka, bo nie chodzi tylko o Ziemię, ale całą naszą galaktykę. Ona również przesuwa się wokół centralnego Słońca po okręgu, tak jak planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca, tak cała nasza galaktyka krąży wokół centralnego Słońca galaktyki. Nasza galaktyka, czyli centralne Słońce, krąży wokół większego jeszcze, słuchajcie, Słońca, które ten, można powiedzieć, segment wszechświata, dla segmentu tego wszechświata jest centralnym Słońcem. I słuchajcie, tu nakłada się
na ten bezczas tyle różnych ruchów, że praktycznie w każdej następnej sekundzie swojego życia jesteśmy oddaleni czasami o dziesiątki tysięcy kilometrów od przestrzeni, w której byliśmy sekundę wcześniej, gdyby te wszystkie ruchy na siebie nałożyć. Więc wychodzenie z założenia, że już wszystko mamy za sobą, no ja chciałbym się tak czuć, słuchajcie, ale chyba nie chciałbym tego doświadczyć, bo to znaczy, że już wszystko bym miał za sobą. No po co tutaj przebywać, skoro się już wszystkiego doświadczyło? Chyba bym do takiego wniosku doszedł szybko. Więc no tak na marginesie po prostu to mówię dla tych wszystkich, którzy uważają, czy może już nawet nie uważają, bo się nad tym nie zastanawiają, tylko z perspektywy właśnie jakiejś takiej stop klatki, która ich wbiła w jakieś takie, może nawet nie samo uwielbienie, ale taką już pozycję nadrzędną do reszty istot czy reszty świata, w którym są, żeby jednak szybko wyszli, żeby jeszcze mogli skorzystać w tym specyficznym właśnie bezczasie z możliwości takiego spektakularnego rozwoju, żeby za jakiś czas nie pomyśleć, że można było tak dużo i tak łatwo, a teraz to trzeba wydrapywać, kurczę, pazurami do krwi, żeby cokolwiek, czegokolwiek się dokopać, cokolwiek przerobić. Myślę, że aż tak źle nie będzie, ale słuchajcie, no zawsze najłatwiej się wtedy pracuje, kiedy przestrzeń nam sprzyja. A kiedy ta przestrzeń będzie już troszeczkę na innych zasadach funkcjonować, no to te wszystkie stare wzorce nieprzepracowane, które w sobie zatrzymamy, będą bardzo mocno uciążliwie, bo wtedy może być tak, że staną się taką troszeczkę integralną częścią naszej struktury i chcąc się ich wyzbyć w pewien sposób, no trzeba będzie wyzbyć się części swojej struktury i wyciąć sobie kawałek wątroby, nerki, czy tam, nie wiem, coś tam. No, a to z reguły są rzeczy, które no, nie są miłe ani dla ciała, ani dla umysłu, ani dla istoty, ani dla świadomości i tak dalej. No. Kurczę, słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że o czymś istotnym zapomniałem. Pozwólcie, że się wejdę w siebie, ale czuję się jakby mi ktoś... Znaczy, nie, może nie ktoś, ale sobie takie... No ciekawe. Ciekawe, jakie komentarze teraz są na czacie. Dobrze, może to znak, słuchajcie, że jaskinia szamana powoli dobiega końca. W każdym bądź razie zachęcam was. Chyba jeszcze chciałem o... No tak, wrócę, słuchajcie, jeszcze trochę do... Do właśnie tej synchronizacji z Ziemią, w fali Ziemi. Ostatnio straszyłem,
Zaznaczam, oczywiście to metafora i śmieję się z tego, że może jakiś czas będzie na to, żeby w czasie audycji jakieś zrobić takie ćwiczenia czy medytacje, ale słuchajcie, to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze czuję, że nie mamy na tyle, nie ma na tyle poparcia na przestrzeni i jest nas na tyle niewielka grupa, że nie do końca i są to rzeczy takie dla wszystkich bezpieczne. O, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Słuchajcie, ja tak uważam, że czasami takie medytacje właśnie prowadzone przez, kiedy nie jesteśmy w jednym miejscu, w jednej przestrzeni, w zupełnie różnych przestrzeniach, nie dla wszystkich istot są bezpieczne. Zupełnie co innego, kiedy jesteśmy w jednym miejscu, w grupie stanowimy masę świadomości, kiedy można, kiedy właśnie ta masa świadomości siłą rzeczy jest gwarantem bezpieczeństwa i tego, że nic w tą przestrzeń nie wtargnie z zewnątrz. Natomiast wtedy, kiedy ta masa nie jest wystarczająco liczna, a ludzie są od siebie oddzieleni, to czasami różne rzeczy mogą się zdarzać, szczególnie w takim specyficznym bezczasie, o którym właśnie mówiłem, kiedy manifestują się różne takie dziwne rzeczy. Te rzeczy, pobudzoną świadomość, a taka świadomość występuje wtedy, kiedy wchodzimy jednak właśnie w jakieś takie głębsze medytacje, głębsze wglądy, to wbrew temu, jak to na pierwszy rzut oka brzmi, to taka świadomość jest pobudzona, bardziej widoczna na przestrzeni i kiedy sama w sobie właśnie w podświadomym umyśle ma różne takie sprzeczne programy przyciągające, choćby właśnie takie niskowibrujące astrale, ponieważ gdzieś tam są takie wpisy, które mogą o tym świadczyć i tak dalej, no to siłą rzeczy taka osoba niekoniecznie dla niej taki rodzaj pracy może być rozwojowy. Może troszeczkę czasami dostać po łapkach, jak to się mówi. No ja być może mam takie nietypowe podejście do tego. Większość ludzi lubi takie rzeczy też poprzez eter prowadzić, ale ja jednak staram się patrzeć na to z każdej strony. I widzę, że jeszcze nie ma na tyle jednorodnej struktury na przestrzeni, żeby to do końca było dla wszystkich po prostu bezpieczne. Tym bardziej, że większość z was jest w miastach, w przestrzeni zagęszczonej najróżniejszymi wibracjami, przestrzeni, która jest nie tylko zagęszczona różnymi wibracjami, ale można powiedzieć, że porozdzierana, bo jak sami wiecie, czy tam z hiperfizyki, czy z innych gałęzi wiedzy, przestrzeń jest mieszaniną, czy na przestrzeni manifestują, czy mogą się nakładać na przestrzeń różne częstotliwości wibracji, ale słuchajcie, sama przestrzeń, dopóki jest jednorodna, to jeszcze nie stanowi to większego problemu. Natomiast na przestrzeni też powstają z powodu tych najróżniejszych wibracji, często sztucznych, technologicznych, takich właśnie bardzo ze sobą niekompatybilnych, stojących ze sobą w dużej, znaczy nie będących ze sobą w harmonii, tylko w dużej dysharmonii. I taka przestrzeń może się rozdzierać.
taka przestrzeń może powodować, że tworzą się takie sztuczne, no można to nazwać, niech to będzie kształty przejścia, które powodują, że między różnymi gęstościami przeciekają informacje, no, albo wręcz przechodzą różne byty czy istoty. No i teraz w tym bezczasie takie rzeczy też są na porządku dziennym i wtedy, kiedy jesteśmy w przestrzeni, w której takie rzeczy się manifestują, no to też możemy być narażeni na to, że coś się albo zaloguje w naszą świadomość, albo zaloguje się w naszą wewnętrzną przestrzeń, czyli przestrzeń naszego biopola. I no i tam zrobi taką czy inną porutę. Nie mówiąc o tym, że no tak jak powiedziałem, podszewka, czy tam niskie poziomy czwartej gęstości, czyli niski astral, też tutaj w pewien sposób jest przyciągany w takie obszary, w których jest duże pomieszanie, poplątanie, w którym takie rozdarcia przestrzeni występują. Zaznaczam, że te rozdarcia przestrzeni czasami same istoty robią. Niekoniecznie są one wywołane sztucznie technologią czy jakimiś takimi dysharmonijnymi w stosunku do siebie częstotliwościami czy wibracjami. No a póki co niewielu jest takich, którzy takie rzeczy postrzegają, w ogóle sobie zdają sprawę z tych mechanizmów. No i lepiej wtedy w takiej przestrzeni nie robić pewnych rzeczy. Myślę, że przechodzenie w nowy świat będzie się również wiązało z tym, że coraz więcej, przynajmniej tych wyżej świadomych istot, będzie takie takie obszary przestrzeni też jakoś identyfikować i nauczy się je z czasem harmonizować. Bo to też w pewien sposób jest funkcja świadomości, kiedy postrzegamy takie dysfunkcje na przestrzeni, można powiedzieć, że to na siatkach takie dysfunkcje się zdarzają, po prostu te siatki są rozbite albo jakoś po prostu są na tyle rozerwane, że jest możliwość przechodzenia różnych gęstości, czy przepływania informacji, czy wręcz czasami przechodzenia z istot z jednej gęstości na drugą, czy korzystania z energii innej gęstości przez istoty, na przykład z czwartej gęstości. No i tutaj różne takie zależności. To jeżeli mamy taką świadomość, jeżeli też w jakimś zakresie przepracujemy w sobie te wszystkie programy, które nam to uniemożliwiają na poziomie podświadomym bardzo często, to możemy poprzez kontakt ze swoim korsupem harmonizować taką przestrzeń. Poprzez taką z poziomu naszego umysłu, dla większości jednak z Was to będzie mało prawdopodobne i mało możliwe. Dla tych, którzy głębiej pracują ze świadomością czy z energią, czasami jest to możliwe, ale
No ale to też różnie z tym bywa. Trzeba mieć dość dużą sprawę do tego. A teraz chciałem jeszcze wrócić na koniec jeszcze do tego słońca. Słuchajcie, myślę, że w związku z tym, że jak powiedziałem, wykrystalizowało się nam taki moment, kiedy te informacje ze słońca tak gładko płyną, to polecam teraz właśnie medytację słońca, o której już nieraz mówiłem, właśnie w taki sposób harmonizowanie swojego biopola poprzez wykorzystanie tych wszystkich informacji, treści, które płyną z naszej gwiazdy, bo teraz bardzo mocna taka harmonizująca energia będzie płynęła do Ziemi. Myślę, że na pewno w tej fali Ziemi, czyli jeszcze 10 następnych dni, licząc od jutra, to jest fala Ziemi, jeszcze przybliżę wam, siła kierowania, najlepszy czas, aby wejść w współbrzmienie z otoczeniem. Tym otoczeniem naszym jest właśnie Ziemia, słuchajcie. Tak jak powiedziałem w ostatniej audycji, synchronia z Ziemią, wejście w głębszy kontakt właśnie z całą biosferą, jak również naturalne odżywianie się, bardziej naturalne, czy coraz bardziej naturalne, jedzenie zdrowej żywności, to będą w najbliższym czasie takie priorytety, z których może nie tyle priorytety, bo priorytetami to może się stać w waszej świadomości, ale to będą bardzo istotne rzeczy, które będą nam ułatwiać przechodzenie tych wszystkich perturbacji, które będą się tak czy tak, czy chcemy, czy nie chcemy, manifestowały na przestrzeni. Im większa synchronia z Ziemią, im czystsze nasze ciało, czyli choćby przez to, że będziemy wprowadzać do niego zdrowy, bardziej pożywny pokarm, tym łatwiej będzie nam to wszystko absorbować. Dla wszystkich tych, którzy korzystają jeszcze, czy chcą popracować głębiej z ciałem, polecam choćby coś takiego jak saunę naturalną. Naturalną w sensie im mniej publiczna, tym lepiej. Oczywiście żyjąc w mieście, to jest dość trudno, mało publiczną saunę, słuchajcie, no ale zawsze możecie iść do takiej sauny, gdzie niekoniecznie chodzi tysiące ludzi w ciągu dnia. Zawsze można znaleźć gdzieś taką, gdzie nie ma jakiegoś przepełnienia, albo przynajmniej takie dni, takie pory, kiedy jest tam minimalna ilość osób, a nie maksymalna. Też zawsze można, choćby siłą intencji, taką saunę nawet przed wejściem oczyścić. Można siłą intencji, można również poprzez połączenie się ze swoją jaźnią czy swoim korsupem poprosić, żeby właśnie została tam energia oczyszczona, bo słuchajcie, sauna też jest takim specyficznym miejscem, że kiedy człowiek z mocno zanieczyszczonym polem, takimi niskimi często matriksowymi energiami wchodzi, to bardzo często one właśnie na skutek tego, że w pewien sposób jest to ekstremalne działanie wysokiej temperatury na biopole, zostają wyrzucone z tego biopola, czyli z obszaru naszej aury i sobie gdzieś tam pod powałą tej sauny, szczególnie w rogach tej sauny, wiszą w postaci takich, no,
czarnych chmurek, ja się śmieję. No, ci, którzy gdzieś tam postrzegają trochę głębiej energię drugiej gęstości, czy tam czwartogęstościowe jakieś tam myślokształty, mogą to tak widzieć jako takie właśnie ciemne, ciemne obszary. No i choćby z tych ciemnych obszarów, żeby znowu, kiedy nasze biopole, może nie biopole, ale właśnie nasze ciało nie zostanie tą w pewien sposób tymi ekstremalnymi warunkami potraktowane, żeby się nie zachowało odwrotnie do tego, co wcześniej, czego wcześniej doświadczył ktoś, kto wyrzucił z siebie coś, a my możemy akurat wchłonąć, bo nas, w nas nie, nie będzie nic, co, co wypada, natomiast ponieważ no, poddajemy się ekstremalnym w pewien sposób doświadczeniom, no to nie mamy na tyle mocnego systemu z reguły energetycznego, że w tych ekstremalnych temperaturach chociażby ten system jest taki mocny i tworzy naturalne takie bariery i możemy takie rzeczy wchłonąć. No i bardzo często jest tak, że właśnie ludzie, którzy sobie z tego nie zdają sprawy zupełnie, no a z reguły jest tak, że jednak sobie nie zdają, idą do sauny i jedni się czegoś pozbywają, inni coś nabywają, no i tak to się wszystko miesza. Więc słuchajcie, to jest też jeden z elementów, żeby wszystko jest dla nas, natomiast warto jest z tego korzystać w sposób coraz bardziej świadomy, ale wyrzucanie toksyn z ciała, choćby właśnie za pomocą takich metod jak jakaś sauna, też jest jak najbardziej wskazane i no i robi bardzo dużo pozytywnego. Oczywiście pamiętajcie, szczególnie ci, którzy nie do końca wiedzą albo mają mnóstwo informacji, jak to należy z sauny korzystać, albo czasami są to informacje od osób tam jakichś trzecich, znanych czy nieznanych. Słuchajcie, generalnie w Polsce ja obserwuję, że sauny naprawdę, mimo że te sauny już są dość popularne, bo już różnego rodzaju spa czy jakichś tam aquaparków w tym kraju nabudowano całe dziesiątki, jak nie setki, ale jednak świadomość korzystania z czegoś takiego prostego urządzenia jak sauna jest dalej bardzo mizerna. Bardzo często, szczególnie u facetów, uruchamiają się jakieś tam abstrakcyjne programy poparte na takich jakiś czysto programach jakiejś tam, nie wiem, walki, konkurencyjności, szybkości i waleczności, nie wiadomo czego, i chcą wytrwać w tej saunie jak najdłużej, albo gdzieś tam mają w sobie program, bo tak usłyszeli, że trzeba siedzieć tam 15 minut i po 5 minutach już prawie schodzą w tej saunie, tętno mają 160, ciśnienie czasami albo ekstremalnie wysokie, albo ekstremalnie niskie, bo sauna bardzo obniża ciśnienie. Powinniście zdawać sobie z tego sprawę i mimo wszystko wchodzą z zegarkiem i czasami obserwuję takich i patrzą na zegarek, bo te 15 minut trzeba siedzieć, po czym wychodzą i po prostu prawie, że się nadają do wezwania erki, szczególnie jak to są jacyś ludzie, którzy często wcześniej byli, nie wiem, na siłowni, bo wiele, wiele saun jest w różnego rodzaju jakichś tam fitnessach, siłowniach i tak dalej. No i to są czasami takie absurdy, no ale myślę, że tutaj nikogo tak, nikt w taki sposób do tego nie podchodzi. Natomiast jeżeli nie wiecie wiele na ten temat, no to mogę wam powiedzieć, że z sauny zawsze kierujcie się nie głową, tylko ciałem, bo to ciało decyduje o czasie przebywania w saunie,
o tym, czy kładziecie się na ławce, która jest najbliżej ziemi, czy najwyżej, czyli najbliżej sufitu, bo tam też jest różna temperatura, czy wyrzuca was, jak ktoś w tej saunie zaczyna gadać, czy mimo to chcecie dalej pozostać, czy czasami w ogóle nie macie ochoty, mimo że wydawało wam się, że chętnie pójdziecie tego dnia. I to są wszystko takie informacje, które należy szanować, bo one często pochodzą, znaczy często, w 99% pochodzą z ciała, bo ciało w takich ekstremalnych, jak powiedziałem, sytuacjach, doświadczeniach przejmuje w pewien sposób kontrolę. Natomiast jak zaczniecie sobie robić saunę zarządzaną swoją głową, no to niekoniecznie wam to wyjdzie na zdrowie dla waszego ciała. Bo pamiętajcie, że sauna to jest oczyszczenie ciała, a nie oczyszczenie umysłu. I warto zdawać sobie z tego sprawę, żeby tej struktury, która na tym może skorzystać z tego, w tej sytuacji słuchać. No cóż, więc myślę, że na dzisiaj, słuchajcie, to już wszystko. Życzę wam wytrwałości w pracy nad sobą, w tym bezczasie, bo już za 7 dni to już nam 40 dni, czyli przysłowiowy czas Wielkiego Postu zostanie do końca świata. Się śmieję. Jesień to też jest dobry czas na posty jeszcze, zanim temperatura się tak nie ochłodzi, że już będzie trochę zimno. Także słuchajcie, to też są takie fajne momenty, kiedy można głębiej ze sobą popracować. Tych wszystkich, którzy mają też na to ochotę, to przynajmniej i możliwość, i czas, czują na tyle w sobie mocy, że czy przede wszystkim, czy czują potrzebę, to zachęcam. To też jest dobry czas do tego, żeby sobie zrobić jakieś tam posty, czy tam jednodniowe, czy trzydniowe, czy siedmiodniowe. To są takie fraktale, cykle, w których różne organy naszego ciała się oczyszczają, więc zawsze dla tych, którzy chcą jakieś tam krótkie, to polecam albo jeden dzień, albo trzy dni. Jak ktoś ma power na jakiś dłuższy post, to 7 dni jest takim już fajnym cyklem, bo następny cykl de facto to jest dopiero 21. Jeszcze są takie 14-dniowe cykle też, dla niektórych tam rzeczy już nie pamiętam dlaczego, ale w zasadzie po 7 dniach to już warto jest 21 pociągnąć, a to już niewielu jest chętnych na takie ekstremalne rzeczy, a ci, co są chętni, to sobie już znajdą informacje, więc ja nie będę się na ten temat rozwodził. Do 7 dni to jest naprawdę dość bezpiecznie. To są czasami występuje w tym mocna praca, choćby z lękami dotyczącymi tego, czy uda mi się przeżyć, czy nie uda, bo z reguły, kiedy przechodzi się powyżej 3 dni pierwszy raz w takie dłuższe posty, no to się w którymś momencie okazuje, że lęków związanych z tym, czy uda nam się to przeżyć, czyli że powinniśmy jednak zacząć jeść, bo umrzemy, no to się okazuje, że jest w nas tyle, że no, większość osób nie przechodzi próbujących tego przez ten etap. Ale powiem tak, ci, którzy próbują, no to są gotowi, żeby przejść, więc słuchajcie, pamiętajcie, że post jest takim sposobem oczyszczania, który dotyka nie tylko ciała, ale dotyka również umysłu, a szczególnie im dłużej on trwa, tym głębsze obszary podświadomości w pewien sposób są aktywowane i tym głębsze
czy głębsze. Więcej lęków, które tam tkwią, może się uaktywnić. No i to tyle już na temat ostatniej rzeczy chyba, o której zacząłem się rozwodzić dzisiaj. Także słuchajcie, żegnam was. Nic już czata dzisiaj nie zobaczę. Do zobaczenia za tydzień. Widzę was. No i żegnam was.